Czy w Europie możliwe byłoby tak gremialne zainteresowanie konkretnym typem samochodu, jak ma to czasami miejsce w USA? Stary kontynent jest zbyt zróżnicowany, żeby takie zabiegi mogły się tutaj udać. A dlaczego o to pytamy? No, z powodu Forda Mustanga, auta, które od roku 1964, czyli od chwili premiery, zawraca w głowach tysiącom zmotoryzowanych Amerykanów. Edycje tej bestii z lat 60., niektóre o ogromnych 8-litrowych silnikach łykających wiadra benzyny, kupowano, bo w salonach nie było nic mocniejszego, a moc to prawdziwa Ameryka, jak mawiali dilerzy Forda. Z założenia sportowy Mustang kasował konkurencyjne wozy GM czy Chryslera, a Chevrolet Corvette był zbyt drogi jak dla większości zmotoryzowanych Amerykanów. W 2 lata po premierze Mustang z milionowym numerem fabrycznym stanął w salonie. Rok 1976 to okres, w którym produkowano i sprzedawano 1 000 000 aut w ciągu 36 miesięcy. W tym czasie lepsi byli jedynie Niemcy, upłynniając 1 000 000 Golfów w 31 miesięcy. Największe Mustangi produkowano w roku 1972, najmniejsze już 3 lata później, oczywiście ze względu na światowy kryzys paliwowy. W tym też okresie wprowadzono nowe, ostre normy edycji spalin i ograniczono stanowe maksymalne prędkości na drogach do 55 mil na godzinę. No i tak też skończył się Mustang, ten prawdziwy dziki koń przymusowo oswojony przez prozaiczną, gospodarczą rzeczywistość. Moce silników kolejnych wersji oscylowały jedynie w granicach 140 koni, a zeszkapienie tego ogiera na pewien czas spowodowało odwrót klienteli na rzecz innych marek. Na szczęście długo to nie trwało. Współczesne odmiany tego auta, choć już nie krążownikowe w zamyśle, bardziej przypominają produkty europejskie, ale dalej cieszą oczy i zachwycają już nie tylko Amerykanów.